Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś jest ze mną Paweł Burczyk, witam Cię Pawle. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Cześć. Aktor, znany z wielu ról, bardzo rozpoznawalna twarz, celebryta. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o początkach Twojej kariery. Jak to się zaczęło, że stałeś się rozpoznawalną osobą, zacząłeś grać w filmach? Jak to było od początku? Od początku było tak, że moi rodzice byli aktorami, znaczy ojciec był, a matka jeszcze nawet do dzisiaj ma 81 lat, ale cały czas gra. To jest ta pani, co grała w takim serialu Miłość nad rozlewiskiem, matkę księdza, taka ruda walnięta. To jest moja osobista matka. I ja, ponieważ walnięta, mój ojciec też był aktorem, także rodzina, wiecie jaka. No więc, no cóż, po prostu, jak niektórzy mówią, musiałeś. Nie miałem wyjścia. Nie miałem wyjścia. Nie miałem. Ja zawsze chciałem być klaunem, chciałem rozśmieszać ludzi. Ale ponieważ miałem taką kuzynkę w cyrku, no to poznałem klaunów i oni mi powiedzieli, że to jest tak ciężka praca, że nie, że to nie da rady, że to za późno, bo ja już powinienem robić salta, żonglować i tak dalej, a miałem 10 lat. No to sobie powiedziałem, dobra, będzie coś łatwiejszego, zostanę aktorem ale dzięki temu zacząłem rozśmieszać ludzi. Ale zaczynałeś, pojawiłeś się w jakichś rolach już w wieku dziecięcym, czy to dopiero już... Tak. Jak byliśmy chyba 6-7 lat, miałem, nie, 8-9, przepraszam, 8-9, to zagraliśmy w pierwszym serialu, to się nazywało W słońcu i w deszczu, kręcony na Mazurach i tam biegałem, coś tam krzyczałem, gadałem, ale słuchajcie, ale już za to, już wiedziałem, że to jest dobrze, tak. to się coś dobrze kojarzy, bo razem z bratem za pensję z tych kilku dni zdjęciowych kupiliśmy telewizor. Także mieliśmy swój własny telewizor. No i co później? Co, trafiłeś do jakiejś szkoły filmowej? Czy jesteś samoukiem? Potem zdawałem do kilku szkół teatralnych. Najpierw do Warszawy, potem do Krakowa, potem do Łodzi. Nie dostałem się. I grałem rok w Olsztynie w teatrze i potem przyjechałem do Warszawy już z takim talizmanem od ojca. Jesteś hardy, twardy, najlepszy. Zresztą tak właśnie się nazywa ta książka. Hardy, twardy, najlepszy. Znaczy ja przepraszam, że ja tak mówię od razu o książce, ale nie o tym mówimy. Tylko hardy, twardy, najlepszy jest to talizman, który dał mi ojciec, jak jechałem do szkoły. I to mi towarzyszy do dzisiaj, że jak coś jest, idzie coś nie tak, to ja sobie zamykam oczy i mówię, jestem hardy, twardy, najlepszy. Pach, wchodzę i wygrywam. Super. Super założenie. I to polecam każdemu. No dobrze, skończyłeś szkołę teatralną, tak? Tak, szkołę teatralną w Warszawie i już na ostatnim roku zacząłem grać w teatrze dramatycznym i już zacząłem grać pierwszy rok. Która rola jakby sprawiła, że stałeś się rozpoznawalny? Nagle się stałeś ze zwykłego człowieka, który gra w pierwszych, lepszych takich filmach, znaną osobą. Były to dwa seriale. Pierwszy to 13 posterunek, gdzie grałem rolę Luksusa przez wiele lat. No to był hit, to było szaleństwo, to był pierwszy serial komediowy w ogóle w Polsce, taki sitcom, tak. Czyli ten z podkładanymi śmiechami. Praca była rzeczywiście bardzo ciężka codziennie przez kilka miesięcy, ale to oddawało nam to, że ludzie po premierze w niedzielę, w poniedziałek już znali teksty na pamięć. Znali całe sceny, rekord wówczas, jeżeli chodzi o popularność, bo jak to zmierzyć, tak? Na przykład mogę zmierzyć tak, że na festiwalu w Lubomierzu, festiwal komedii w Lubomierzu, przez 2,5 godziny non-stop rozdawałem autografy. 2,5 godziny, aż dopiero, znaczy ludzie dalej, tam było dalej jeszcze kilka tysięcy ludzi, natomiast ja już nie byłem w stanie, a ludzie tak naciskali, że ochrona musiała mnie stamtąd zabierać. Dwa razy uciekałem przed całym autokarem turystów, gdzieś w trakcie zdjęć, kręciłem jakiś zupełnie inny film i zobaczyli mnie i chcieli sobie ze mną zdjęcie zrobić. Ale pierwszych dwóch było miłych, tak? Ale reszta była pijanych, więc jak ruszyli na mnie, ja uciekałem przed dwoma autokarami pijanych fanów. Więc to są rzeczywiście, to były nieprawdopodobne. Ten sukces w serialu był nieprawdopodobny. Natomiast potem zagrałem na dobre i na złe i żeby było śmieszniej, zagrałem tam bufetowego Kazia Burczyka. Był Kazio Burczyk. No to też był sukces. No i następny serial to Plebania, gdzie zagrałem Romusia, gdzie wszystkie babcie płakały na mój widok, bo ja tam taki schorowany, chorowity chłopczyk. No jak umierałem na ekranie, czy leżałem w szpitalu, to babcie na ulicach mnie całowały po rękach i się cieszyły, że żyję.
To takie przygody. No właśnie, bardzo dużo ludzi w ogóle nie myśli o tym, jakie mogą być konsekwencje takiej sławy, że nieraz nie daje rady człowiek przejść normalnie po ulicach. Ale tak, wiesz co, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to ja byłem tak, tu byłem śmieszny, tak? Tak. Nie zły policjant, czyli śmieszny policjant. Wiecie, ludzie przybijali piątkę, że fajnie. Potem byłem bufetowym, czyli nikogo nie tam nie miałem błędów w sztuce medycznej na przykład, tak, że nie grałem lekarza, a w plebanii grałem lekko opóźnionego umysłowo chłopaka, gdzie wszyscy mi współczuli. Czyli ja miałem dobrze, ale mój kolega jeden grał w filmie, nie, w serialu, w którym zdradził w serialu żonę. Przepraszam za słowo, ale dostał tak mylno pod domami centrum w Warszawie od babci, bo podeszły do niego cztery i tak: to ty Halinkę zdradzasz, skurwysyn. Jak go zaczęły nawalać. A on mówi: ale to film. On mówi: ja ci dam filmy. No właśnie, dużo ludzi nie odróżnia jednak tej fikcji filmowej od rzeczywistości. Dużo miałeś takich nieprzyjemnych sytuacji ogólnie w życiu, że spotkałeś się, nie wiem, z jakimś napitym człowiekiem, który tam ze mną się napijesz, powiedzmy. Nie. Tu akurat nie mam takiego problemu, ponieważ ja kilkanaście lat trenowałem sztuki walki. Aha. Sam potem już trenowałem taekwondo i kung fu. Natomiast potem sam już trenowałem i też trenowałem samoobronę. I żeby kogoś uczyć samoobrony, przede wszystkim trzeba nauczyć od strony, jak działać od strony psychologicznej. Bo pierwsza samoobrona jest samoobroną psychologiczną, nie fizyczną. No fizycznie to nie każdy da radę. Natomiast to są różne chwyty tak zwane psychologiczne, czyli jak ktoś mówił po chamsku, to trzeba dokładnie w tym jego pięknym języku, trzeba mu tak ładnie odpowiedzieć, żeby on zrozumiał, że on nie jest chyba na tym miejscu, co on powinien być, że powinien z radością cieszyć się, że właśnie podąża w przeciwnym kierunku, prawda? Więc to są różne chwyty psychologiczne, albo na przykład, chociaż raz miałem taką sytuację, że widziałem, że coś się dzieje, to zacząłem mu dawać pijanego, mniej więcej wyglądał to w ten sposób. Podeszło dwóch bardzo groźnych, naprawdę bardzo groźnych ludzi, i oni coś tam zaczęli mówić i ja w tym momencie wytrzeźwiałem i powiedziałem: policja, dokumenty. Uciekli. Konsternacja pełna, zszokowali się po prostu. Ale tylko dzięki temu, że tak dobrze zagrałem pijanego, oni byli przekonani, że to rzeczywiście jest tajniak, że no, ale gdyby się to nie udało, no to ja już bym ten, no. Ale wtedy się udało. No, całe więc to są takie chwyty, ale to dzięki temu aktorstwo się przydało. No. No tak, oczywiście. Ale tak jak mówię, zawsze 99% problemów takich na ulicach można rozwiązać zwykłą rozmową, ewentualnie normalnym zachowaniem jakimś. Mhm. Wiele osób też tutaj nieraz mówi, że gra w takim serialu, jak powiedzmy grałeś w Posterunku 13, potrafi zaszufladkować aktora do jakiejś roli i później jest cały czas kojarzony z daną rolą, czyli powiedzmy z policjantem. Ty później po tej przygodzie jakby z Posterunkiem 13 grałeś w wielu, wielu filmach zupełnie inne role, niekoniecznie komediowe. Jak to by się to udawało? Przede wszystkim sam sobie na to pozwoliłem, tak mi się wydaje. No, sam sobie na to pozwoliłem, bo bardzo dużo propozycji przychodziło. Ja brałem wszystko. Ktoś mówił, że się nie nadaje, to bardzo dużo ról. Ja zagrałem ponad 120 ról, z czego ponad połowa jest po wygranym castingu. A część z tych castingów ja sam na nie przychodziłem. To znaczy ja sam walczyłem o rolę. Mówiłem: nie, tamten się nie nadaje, to weźcie mnie. I udowadniałem reżyserom, producentom, że to ja powinienem zagrać tę rolę. I wygrywałem. Tak? Czyli na przykład zagrałem w filmie Taekwondo właśnie, gdzie w ogóle nie byłem brany pod uwagę do głównej roli. W ogóle. Reżyser tak nie wiedział, tam producent już w ogóle mnie skreślił na samym początku, ale dopiero jak zobaczyli, co ja potrafię, jak gram, jaki mam upór, i dopiero dzięki temu zagrałem tę główną rolę. Potem zagrałem następne role. Potem wyjechałem za granicę, bardzo dużo grałem w Austrii, w Niemczech, we Francji, w Rosji. I te wszystkie role były na opak, ponieważ co było śmieszne, że w Austrii nie wiedzieli, że ja tu gram śmiesznego luksusa w 13 posterunku. Tam widzieli wysportowanego faceta, który ma dziwną mordę, jakiegoś psychopaty. Ja tam grałem morderców, psychopatów, a przy tym sam robiłem sceny kaskaderskie, byłem świetnie wyszkolony.
Czyli sława jakby do Austrii za tobą nie poszła. Tutaj. Nie, właśnie nie poszła. Ale to dzięki temu, to tam grałem właśnie morderców, jakichś świrów i tak dalej. A w jaki sposób załatwiłeś takie role właśnie zagraniczne? Nie, zagraniczne nie załatwiałem, bo po prostu ktoś mnie zobaczył w filmie w Polsce. Aha. I zadzwonił do mnie. A ponieważ perfekt mówię po niemiecku, angielsku, w rosyjsku, przez jakiś czas po włosku, troszkę po francusku, no to... Dogadałeś się. To się dogadałem od razu. Przed nagraniem dzisiejszego programu rozmawialiśmy, jak ciężka jest, jaka to jest ciężka praca tak naprawdę, to aktorstwo. Wspominałeś, że na planie seriali potrafiłeś spędzać po kilkanaście godzin dziennie, a seriale kręciło się po kilka lat, tak? Tak, tak. Opowiedz widzom, że jak to wszystko wygląda od strony, no to wygląda, od zaplecza. Tak, no przychodzimy na 8 rano, przed 8, garderoba, charakteryzacja i tak dalej, i tak dalej. I teraz w zależności, jaki jest reżyser, jaka to jest produkcja, to na przykład przy 13 posterunku to było zupełnie postawione na głowie, znaczy nigdy wcześniej, ale nigdy później też nikt tak nie pracował, oprócz Maćka Ślińskiego, ponieważ wszyscy byli na planie cały czas, bo nigdy nie było wiadomo, czy przypadkiem nie wpadnie mu do głowy, że na przykład ktoś w tym momencie wpadnie przez okno albo wyjdzie spod stołu, tak? Mimo, czyli scenariusz pisany nie, na bieżąco? Nie, ale scenariusz był napisany. Aha. Nie, scenariusz był napisany. Natomiast gdyby coś wyszło, to fajnie by było, żeby ktoś był. Jasne. Więc myśmy byli cały czas w gotowości i to było fenomenalne. Myśmy kręcili scena po scenie. Nie tak jak Państwo sobie mogą wyobrazić, że dzisiaj kręcimy w kuchni, no to wszystkie sceny w kuchni, tak? No to dobra, to jutro kręcimy wszystkie sceny w dużym salonie, tak? Mhm. No to wszystkie w salonie. Nie. Jeżeli byłeś w kuchni, ale wiecie, jaki był to film, jaki to serial, jakie tam pomysły przychodziły, tak. To jeżeli ja Cię oblałem szampanem w kuchni, to już to nie możemy nagrać wcześniej scen z salonu. Tak, bo, oczywiście. Bo nie wiadomo, kto co wymyśli, na co wpadnie. Nie, wezmę nożyczkami, obetnę ci ten krawat, tak? No to, no bo takie improwizacje były dopuszczane. Czyli to przez było normalnie grane jakby przez was, bez scenariusza, tak? Nie, scenariusz był, tylko był grany po kolei, ale w scenariuszu nie ma, czy ja ci obetnę, czy nie obetnę, czy ja się przewrócę, czy stoję. No jest tylko tekst, tak? To jest wasza interpretacja już taka. A potem już jest interpretacja, potem już są konsultacje z reżyserem. Czy ja mogę krzyknąć, czy może, a może nie, a może ja się rozpłaczę, tak? Mhm. Tak? Czy na przykład. No bo zobaczcie, jest w tym. Dlaczego masz takie powodzenie u kobiet, tak? Bo zawsze byłem przystojny, nie? Ale zobacz, no tak to każdy powie, nie? Zawsze byłem przystojny, nie? Dlaczego masz taką powodzenie u kobiet? I masz tego tekst, a ty mówisz. Ja zawsze byłem przystojny. No, tu jest jajo, ale tekst jest ten sam, nie? No więc oczywiście. W ten sposób wyglądała ta praca. My jako widzowie widzimy sam taki czubek piramidy, tak? Czyli sam efekt końcowy prac. I oglądamy taki serial, powiedzmy, trwa pół godziny. Ile tak naprawdę trwa praca przy takim serialu? Mniej więcej. Czy to jest kilka godzin, czy kilka dni? Jeden odcinek to jest około 7 do 8 dni na planie. Plus drugie tyle postprodukcji, czyli montaż, podłożenie muzyki i tak dalej, i tak dalej. Czyli minimum to jest około 3 tygodni, jak już żeby to wszystko, bo jeszcze są potem napisy, potem konsultacje, potem czyszczenie dźwięku, czyszczenie ale to obrazu. Ale tego nie robicie. Nie, jak my tam nie jesteśmy, ale te 20 minut to jest 3 tygodnie pracy. Jezus Maria. Powiedz mi teraz tak, Paweł Burczyk to nie tylko telewizja, grasz też w teatrze, tak? Jak wygląda praca jakby tej od strony teatralnej? No tutaj jest w ogóle też inaczej, ja gram najwięcej teraz u Emiliana Kamińskiego w Kamienicy, gdzie od ponad 10 lat gram, no już chyba prawie z 10, 11, 15, tak, z 15 tytułów, to jest bardzo dużo, bardzo dużo, czasami grałem po 30 spektakli w miesiącu i ale to też jest fascynujące, bo ja do teatru wróciłem po 20 latach na ekranie. Ja po 20 lat nie grałem w teatrze. Ja po prostu, jak poszedłem do filmu, to zjeździłem cały świat. Też jest inaczej, że oczywiście, no to, że 20 lat temu się żeniłem, mamy dwójkę dzieci, więc już z tych wyjazdów też już tak nie było dużo. Póki dzieci nie poszły do szkoły, to oczywiście tak, to mieszkaliśmy, jak kręciliśmy Wojnę i Pokój, największą europejską produkcję
w najdroższą europejską produkcję, w której byłem jednym z trzech aktorów polskich, to mieszkaliśmy w Wilnie. Jak kręciliśmy, jak robiłem, podkładałem głos do Simpsona, to gdzie to nagrywaliśmy w Rzymie, to mieszkaliśmy w Rzymie. Jak trzeba było, to mieszkaliśmy w Austrii. Jak trzeba było, no to jeździliśmy po prostu w całym świecie. Ale potem dzieci poszły do szkoły, to już tak z tymi wyjazdami już tak nie było. Więc ten teatr to też była taka odskocznia, że mogę zostać tu na miejscu i też pracować, a przy tym spełniać się aktorstwo. A powiedz, no właśnie, bo też twoim zawodem jest podkładanie dźwięku. Pod postacie filmowe. No, jak to wygląda? No, ja bardzo to lubię, bo jak byłem mały, to zawsze lubiłem te wszystkie Disneye, Kaczory Donaldy i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, czasami też żeśmy się śmiali, albo na przykład czy Mapety, jak oglądałem, tak? I w pewnym momencie ja zauważyłem, że ja mogę mówić zupełnie różnych językach. I się na przykład mogę mówić tak. Albo mogę mówić tak, mogę być zupełnie kimś innym na ekranie. Nawet mogę jeden może rozmawiać zupełnie kimś innym po drugiej stronie. Ale ten w ogóle może go nie poznać. Ponieważ tamten jeszcze mówi jeszcze inaczej. I dlatego on w ogóle nie wie, że to jest ten sam aktor. No super, do tego też trzeba mieć talent i wrodzone jakby takie predyspozycje, tak? Powiedz mi, jakie jest marzenie twoje? Czy masz jeszcze jakieś marzenia takie do zrealizowania aktorskie, żebyś chciał, nie wiem, jakimś... W książce tutaj mamy tu jest taka jedna historia, bardzo piękna historia, a propos marzeń, kochani, wszyscy, którzy nas oglądacie. Marzenia, wielkie marzenia, mają być wielkie marzenia, mają być nierealne marzenia. Mój guru, Jacek Poteralski, on mi kiedyś powiedział, weź, o czym marzysz? Tak jak mnie teraz spytałeś, Wojtek, co o czym marzysz? On mi kiedyś tak spytał, nie? On mówi, o czym marzysz? Ja mówię, wiesz co, to już tam... A on mówi, nie, dajesz, ale tak, wiesz, w kosmos. Ja tak siedzę, ale wiecie, żeby już tak mi przestał, mi tak, nie, mówię, wiesz co, chciałbym mieć Oscara. No i on tak się zaśmiał, ja się tak zaśmiałem, nie? No bo wtedy, żeby dostać Oscara, no to nie mam takiej możliwości, no bo gdzie to było, parę lat temu dobrych. I on mi mówi, no wiesz, to musiał być, no to żeby dostać Oscara, musiałbym polecieć do Stanów, potem potem jakiś tam casting, tak? Potem zagrać w filmie, który będzie nominowany, potem dostać Oscara, wiesz, no po prostu abstrakcja. I co się okazało? Dwa lata później poszedłem na casting do filmu, który kompletnie skopałem ten casting. Źle zagrałem, w ogóle do niczego. Wyszedłem i to był jeden z nielicznych momentów w życiu, że nagle powiedziałem, nie, ja muszę tam wrócić. Wróciłem na casting, słuchajcie. Czyli jak gdyby, wyobraźcie sobie, że idziecie na rozmowę o pracę, nie idzie wam dobrze, ale wracacie jeszcze raz, mówię, przepraszam bardzo, ja chciałbym jeszcze raz zacząć od nowa. Nie do wiary. Więc ja wróciłem, powiedziałem, ja chcę to zagrać zupełnie inaczej. I zagrałem. I dostałem tę rolę, słuchajcie. I zagrałem w Idzie Pawła Pawlikowskiego, który potem został nominowany do Oscara, potem ten film dostał Oscara. I ten film dostał Oscara za całokształt. Czyli zrealizowałem swoje marzenia. Czyli ja jestem w tej części całokształtu filmu. No nie? Oczywiście. To nie było za rolę, to nie było za reżyserię, za dźwięk, za montaż. Za cały film. Czyli ten gdzieś kawałek, ja sobie wybrałem kawałek ten miecza tutaj. To za moją rolę. No powiedz nam jeszcze o książce, bo Paweł wydał taką książkę. Hardy, twardy, najlepszy. Skąd pomysł na taką książkę i jak to w ogóle powstało, jak powstała taka książka? Jak długo żeś ją pisał, jak to się wydaje taką książkę? Wiesz co, z książką było tak, że ja zacząłem pisać takie teksty, jak wygrywać castingi, tam, żeby takim młodym aktorom pomóc, a ponieważ ja uczę studentów od tych 30 lat. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Wojtek ma 30-lecie pracy. Właśnie 30-lecie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, akurat teraz. Ale dokładnie 30 lat, 91. Tak. Pierwsza firma. Znaczy, tą firmę prowadzę od 94 roku. Nie, nie, ale powiedziałeś, że 91, tak, pierwsza. Tak, 30 firma. Lat. 30 lat, słuchajcie, szacun. No tak, 30 dziękuję, lat, jest rocznica. Dziękuję bardzo. Ale będzie szampan. Wiele tutaj było właśnie też tych branż też po drodze, też trzeba się umieć przebranżawiać, no ale jakoś się tyle lat udawało. 30 lat.
Bo ja sobie tak pomyślałem, bo ja dlaczego? Bo w przyszłym roku ja mam 30 lat, bo ja w 92 miałem debiut tak zwany oficjalny. Ale tak sobie pomyślałem, że przecież to powiedziałeś 91. 30 lat. Tak. Dobra, wracamy do książki. Słuchajcie, książka. To były takie zapiski. Wiesz, takie zapiski, a może tak, może tak. Ale usiedliśmy z Olimpią, moją osobistą małżonką, że może to powinno być jakoś inaczej. Może to trzeba napisać o życiu, o miłości. I zrobiliśmy książkę, która mówi o życiu, czyli nie jak wygrywać casting, tylko jak wygrywać życie, czyli jest tam o miłości, o wybaczaniu sobie przede wszystkim, o docenianiu wszystkiego, co się ma, o docenianiu tego, na przykład jest taka historia, że grałem w jakimś serialu i tak ja patrzyłem na takiego człowieka, który grał główną rolę w serialu, ja już wtedy byłem powiedzmy po kilkudziesięciu rolach za granicą, ja tak patrzyłem, Boże, on gra główną rolę, niesamowite, nie? I tak kiedyś usiedliśmy, jemy jakiś tam ten lunch i on tak na mnie patrzy z takim podziwem, mówi, słuchaj, a na innych planach też tak jest? Ja dopiero wtedy zrozumiałem, że on, ja jemu zazdrościłem wtedy tej głównej roli, a on mi zazdrościł tego, że ja zwiedziłem cały świat. Że ja grałem u tego. Grałem u Zanussiego, u Polańskiego, no u największych, prawda, i najmniejszych, i najbardziej szalonych, i zagranicznych, i najróżniej, i Francuzów, i Niemców. Grałem z Hindusami. No, najróżniejszy, cały przekrój światowej kinematografii. A on siedział kilka lat na tym jednym planie. I wtedy odpuściłem wszelką zazdrość. I wtedy odpuściłem też to, że inne buty czy tam wydają się wygodniejsze, tak? Więc o tym jest książka. Książka jest o miłości. Książka jest o naszej cudownej córeczce Wiktorii, która jest autystyczna. I to jest projekt, który sam się stworzył. I wracając do marzenia, no marzenie mam jedno, szanowni państwo, mianowicie w przyszłym roku chcemy rozpocząć zdjęcia do filmu Zobaczyć Lili. Napisaliśmy sami scenariusz, będziemy to produkować, no jeszcze nie mogę powiedzieć z kim, ale fajny producent. Mamy już zebrane już na samym crowdfundingu tak zwanym, czyli na zrzutce mamy prawie 100 tysięcy złotych. Mamy inwestora, który już zainwestował, już mamy 1 000 000 złotych. W związku z tym teraz już uderzamy do instytucji już takich jak Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, do Warmińskiego Funduszu Filmowego. Cały budżet filmu to jest kilka milionów. No właśnie, jaki to jest budżet, tak mniej więcej? Od 3,5 miliona. Od 3,5 miliona, natomiast mamy już tak zwanych inwestorów prywatnych, bo już w Polsce już ludzie zauważyli, że można na tym po prostu zarobić. Bo wystarczy już nawet nie tyle do kin, tylko wystarczy sprzedać to, nie, do Netflixa, czy do innego kanału streamingowego i już można, już te pieniądze wracają. A jak tutaj w ogóle zachowywała się ostatnio wasza branża tutaj filmowa przy zamknięciu kin? Przy lockdownie, no bo kina były całkowicie nieczynne, a z tego co się orientuję, to jest też jeden tak, taki z większych źródeł dochodów, tak, aktorów, kina. Tutaj akurat jest tak, że wszelkie emisje są przekierowywane, czyli moje udziały na przykład czy w kinie, to one, jeżeli szło to do telewizji, to, prawda, czyli ilość emisji w telewizji była większa, czy premiera była w telewizji, czy na tak jak listy, na przykład zagrałem listy do M4, które tuż przed pandemią nie miały premiery w kinach. Ale tantiemy, czyli ta prowizja idzie cały czas do zaspu, także nas nie dotknęło, raczej właścicieli kin to dotknęło. No, dotknęło nas na pewno zamknięcie teatrów, bo to było z dnia na dzień odwołanie 150 spektakli i to już nie do powrócenia, no bo to na przykład spektakle wyjazdowe, gdzie ja miałem kontrakt na tournée po Polsce, 150 spektakli, spadło w ciągu jednego dnia, bo to jest nie do odbudowania. Tak wielkie przygotowanie logistyczne. No tak, i co, to się zwiąże z oddaniem klientom pieniędzy?
Czy te pieniądze przepadają za bilety i tak dalej? Nie, nie, to pieniądze przepadają, bo część pieniędzy przepada, bo część jest przerzucona na coś, część widzowie, jeżeli jest szansa, że mogą przełożyć, to mogą. Natomiast tutaj nie można było tego przełożyć. Tak, oczywiście, bo się później na bardzo podwójnie bo to nie ma szans. Te spektakle, no oczywiście. No dobrze, słuchaj, życzę Ci kolejnych sukcesów. Zawsze, przepraszam jeszcze, zawsze na moim kanale, bo kanał się nazywa Kopalnia Sukcesu, pytam się gości, czy osiągnąłeś już sukces w życiu? Jak to wygląda jakby z Twojego punktu widzenia? Ale oczywiście, słuchajcie, największy sukces to jest tak, że to jest tak. Maksymilian, lat 14. Wiktoria, lat 19. Olimpia, nieważne ile lat, bo zawsze piękna, zawsze młoda, najpiękniejsza, najbardziej kochająca i ja kocham ich wszystkich. I to jest największy sukces. Jeżeli nie będziecie rano, uwaga, teraz jeszcze jest bardzo ważna rzecz, co jest bardzo niepopularne. Wiecie, co ja robię rano i wstaję, komu mówię, że go kocham? Sobie. Słuchajcie, spróbujcie zrobić taki eksperyment. Wstańcie rano, pójdźcie do lustra i powiedzcie, kocham Cię. Niektórzy nawet się nie uśmiechną, ale niektórzy powiedzą, kocham. No może Cię nie kocham, ale Cię ogolę, nie? Więc kochajcie się, wybaczajcie sobie wszystko, bo wszystko zawsze można zacząć od nowa. Tak jak Wojtek mi powiedział jeszcze przed nagraniem, że nieraz zmieniał branżę i zaczynał od nowa, o tak. I życie jest też na tym polega, że wstajesz rano, jeżeli to, co wczoraj coś zrobiłeś, coś kiepsko, coś nie tego, coś się nie udało, nie ma znaczenia. Wstajesz rano, mówisz, kocham Cię, kocham wszystkich dookoła i tą miłością, radością zarażajcie wszystkich. A jeżeli ktoś by miał ochotę zainwestować na przykład właśnie film, proszę bardzo, klikajcie, zobaczyć Lili. To jest film o autystycznej dziewczynce, ale żeby było śmieszniej, to nie będzie żadna tragedia, wiecie? Bo to tak najczęściej, to będzie taki, tak jak Mikołajek jest film. Czyli to taki pierdzielnięty film, ponieważ cały film o tej siostrze opowiada 6-letni brat. Czyli jak sobie młody chłopczyk wyobraża, że, no bo ma dziwnie zachowującą się siostrę, nie? Ale dla niego to jest normalne, bo jak on się urodził, to ona już taka była. Tak. I się zaczyna. On sobie wyobraża, że on jak będzie dorosły, to on nakręci film. Więc sobie wyobrażacie, co młody sobie wymyśla, że mama jest Supermanem, że ojciec jest z kosmosu, że ta siostra ma supermoce, nie? Więc radosny, pełen nadziei, pełen miłości film i taki będzie. I będzie następny Oscar. I tego Ci życzę. Jeżeli Państwo macie ochotę zainwestować w film, bo kupę moich widzów tutaj szuka jakby inspiracji biznesowych, zapraszamy na stronę, jeszcze raz powtórz stronę. Zobaczyć Lili. I wtedy tam jest kontakt do Ciebie. Ale tak? Oczywiście tam są masze numery telefonu. Wiecie, co jest jeszcze najpiękniejsze w tym filmie? Nie chodzi o ten film już przez cały ten rok przygotowań, tylko przez to, że dzwonią do nas młodzi rodzice, dziadkowie, dzieci, które są właśnie w trakcie diagnozy lub tuż po diagnozie i oni są przerażeni, co będzie dalej. Myśmy to przeszli już, bo Wiktoria ma 19 lat, myśmy przeszli całą tę drogę. Ile my pomagamy codziennie ludziom, bo oni dzwonią codziennie. My jesteśmy na łączach, jesteśmy na mailach, jesteśmy na messengerach, jesteśmy na online, rozmawiamy z tymi rodzicami. I ta siła, którą dajemy im, do nas wraca, bo to jest to, że dajemy im nadzieję, że dajemy im spokój. Nie wyobrażacie sobie Państwo, ale do dzisiaj nawet ludzie potrafią powiedzieć, skąd się wziął autyzm. Bo go podrzucałaś w dzieciństwie. Albo tatusiowie potrafią powiedzieć, to nie moje dziecko, u mnie w rodzinie debili nie było. Więc cały czas są takie przesądy, jakieś takie głupie takie myślenie na temat przede wszystkim osób niepełnosprawnych umysłowo, bo tak to trzeba nazwać. Oczywiście to każdy mnie złapie za słowo, że z niepełnosprawnością czy z prawnością, ale usłyszeliśmy, to jest ta scena w filmie, kiedy pani dyrektor powiedziała, gdyby Wiktoria nie miała nogi, to by łatwiej było dzieciom wytłumaczyć. Tak. A jak się dziwnie zachowuje, to he. No to jest bardzo szlachetny cel, że pomagacie ludziom, którzy tak naprawdę nie wiedzą na samym początku, jak sobie z tym poradzić. Życzę Ci kolejnych sukcesów. Kilku Oscarów jeszcze. O! Bardzo Ci pięknie dziękuję za wywiad. Miło ja było dziękuję. Cię gościć. Jeżeli odcinek się Państwu podobał, bardzo proszę o wciśnięcie ikonki subskrybuj, zostawienie łapki w górę.
oraz proszę oczywiście komentować film i jeżeli możecie, udostępniajcie ten materiał. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Pa, pa.